Dzień dobry, dzień dobry moi kochani, witamy się na przeglądzie w Pepko, na przeglądzie dekoracyjnym. Pamiętajcie o subskrypcji mojego kanału, lajkowaniu i komentowaniu. Zaczynamy i zobaczcie. Wiecie co? Myślałam, że coś nowego tutaj jest, a to jest za 10 zł są też klaneczki, tylko słomek brak. Nie wiem dlaczego, może dlatego, żeby tu się nie pobiło i może dają przy kasie, nie mam pojęcia, zielonego. Piękne nowości, które już są na kanale yy, i oczywiście. Rzecz, której jeszcze nie ma, to za 20 zł jest taki durszlak wyciągany. Jak ktoś ma mało miejsca, to sobie później go składa i po prostu. No, zobaczcie, ile mniej miejsca zajmuje w szafce. Więcej rzeczy nie pokazuję tutaj z tej półeczki, bo one są już wszystkie u mnie na przeglądach. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to zapraszam Was bardzo serdecznie. Na końcu wstawię miniaturkę mojego vloga. Dzisiaj wrzuciłam vloga, więc zapraszam bardzo serdecznie. No, tutaj mamy przeceny. Idziemy dalej. Co my tutaj mamy? Dalej mamy tutaj kubeczki, kieliszeczki, ale idziemy do takich travelowych, do takich wyjazdowych rzeczy, bo widzę tutaj jakieś podusie. Bardzo, bardzo mięciutkie, takie kuleczki są w środku, dosłownie. I zaraz zobaczymy, jaka jest cena. <głos> <głos> zaraz zobaczymy, no dalej. <noise> 17 zł kosztuje taka poduszka. To chyba są jeszcze z tamtego roku poduszki, chociaż nie pamiętam, czy widziałam, e, czy widziałam taką czarno-białą. Tu mamy jeszcze taką, a nie, może to już są nowe, bo tu są takie zielone, a to jest przecież z nowej kolekcji, i ta torba z nowej kolekcji, i ten, mm, i ten kocyk, i te kocyki wam już też pokazywałam wczoraj, więc jest ich naprawdę bardzo dużo do wyboru, do koloru. Idziemy dalej. Mamy jeszcze taką dosłownie resztkę lampionów solarnych zewnętrznych. I doniczki zerknę tu za chwilę, czy coś mamy nowego, ale chyba z doniczek również nic nie dojechało, więc za chwilkę przejdziemy dalej. Przejdziemy dalej. I tu mamy również nowości. I już tu wam pokazuję. 50 zł kosztuje taka trawa pięknie wygląda jak się gdzieś postawi nawet widziałam, że w łazience stawiają jak mają takie e, łazienki no wiecie, no, no takie już pod te trawy nie? to to widziałam, że bardzo ładnie to wygląda, 15 zł kosztuje poszewka, 140 na 220 cm kosztuje obrus. kto? E, nie kosztuje tylko mierzy, a kosztuje 40 zł nie wiem czy ja dobrze to powiedziałam, ale dobra e, wiecie o co chodzi wiecie o co chodzi dobrze, przechodzimy dalej Idziemy, 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 patrzę, że tu są komunijne rzeczy i świeczki, i świeczki, ale chyba nie ma nic nowego, te komunijne Wam również pokazywałam, więc lecimy z tym koksem dalej, dalej jesteśmy na salonie i mamy tutaj taką mm, szkatułkę. I jak wiecie, albo i nie wiecie, są do, takiej, do tej szkatułki również wazony, one już jakiś czas temu były, i są również osłonki do kwiatów. Więc można sobie zrobić fajny komplet. Yy, ta szkatułka kosztuje 10 zł, ale również jak nasypiecie sobie tam cukru, to też będzie bardzo ładnie wyglądało. No. Następnie mamy przepiękną osłonkę przeźroczystą, 50 zł kosztuje. Na pewno storczyk każdy by się ucieszył, jakby w tej doniczce siedział, bo storczyki podobno tak lubią. 30 zł kosztuje zegarek, to jest nowość. Zobaczcie, taki metalowy, i tu u góry jeszcze ma taki haczyk. No kurczę, ciężko pokazać, ale dobra, może widać. I ma nóżki, więc on jest taki stojący. Ciekawa jestem, czy można powiesić, no ale w kartoniku to nie widać. Następnie mamy liścia. Liść kosztuje 12 zł. Ja mówię, mamy zawsze i zawsze, jak tak mówię, to się śmieję, bo to ja się czuję tutaj mm, trochę jak u siebie. Trochę jak u siebie, ciekawe czemu. Mamy, mamy, mamy. No, dobra. Pufy, pufy, pufiki. E, tutaj te najnowsze to te malutkie dwie, e, które tu stoją: pomarańczowa i zielona. Ale my idziemy do lampek, bo ja już trochę przechodziłam tą e, alejką i widziałam piękne nowości. Zobaczcie, poczekajcie, najpierw Wam pokażę cenę. Trzy dyszki kosztuje, 22 cm wysokości. To macie żarówkę i to jest na baterie. Słuchajcie, nawet gdzieś ja już z tym tarasem i balkonem to pewnie za dużo gadam, ale no czyż nie pięknie będzie to wyglądało jak w nocy to sobie włączycie i tu jest jeszcze taka zielono-złota, w środku jest złota, na zewnątrz jest zielona. Taka zgniła zieleń coś jak ten abażur tam na dole leży. Eee, no Także nie miejcie mi za złe, bo ja to zaraz wiecie. Jak widzę jakąś rzecz, to ja wiem, gdzie to, by fajnie wyglądało, gdzie to. By się fajnie prezentowało. Oczywiście każdy postawi tam, gdzie lubi, tam gdzie chce. No, to jedziemy. Jedziemy z tym koksem. Tu mamy podkładki, widzę bardzo ładne, takie kwieciste. I. Tu jest chyba cztery sztuki, tak podejrzewam, bo ona są zawsze po cztery pakowane i kosztują 5 zł. Słuchajcie, 5 zł, 4 sztuki, więc fajna cena, 4, 4 podkładki. I co ja tu jeszcze widzę, ta jeszcze ładna, ale ta jest taka grubsza gumowa, taka już porządniejsza, ale piękna jest naprawdę bardzo ładna, ale jedna, jedyna tutaj wisi. Wisi, leży, znaczy się nie wisi. To ma wisieć, nie utonie i kosztuje 8 zł. za 8 zł, ale piękna, naprawdę bardzo ładnie wygląda co my tutaj jeszcze mamy, co my tutaj jeszcze mamy jejku, jeszcze są bieżniki, ja tych bieżników nigdy nie widziała, ja taki, zobaczcie i również bardzo fajnie będzie się je czyściło, bo one są takie jakby plastikowe. 15 zł kosztuje. I tu jest taki kremowo-beżowo-niebieski. A tutaj jest z dodatkiem zielonego. Już wyciągam, tylko trochę się boję, że to poleci, ale OK. Trzyma się, zobaczcie, jakie ładne. Dobrze. Idziemy, idziemy. Co my tutaj jeszcze mamy? Tak zerknę sobie czy nie ma jakichś nowych nowych zasłonek albo firanek ale czy my tu coś mamy, wiecie co, widziałam, że dziewczyny na tarasie wieszają właśnie te zasłonki, te firaneczki z pepko, z tymi takimi z, z takimi za, do zawiązywania na kokardki no, no wiecie o co chodzi, tam na górze taka jedna wisiała i pięknie to naprawdę wygląda jedna z was prosiła mnie o ramki ta ma 3 na 10, na 15 cm za 15 zł do powieszenia i jest w kolorze białym i drewnianym, już wam pokazuję. Jedna z was prosiła mnie o rameczki, nie wiem czy tutaj jesteś, jeżeli jesteś, to daj znać w komentarzu. Takie otwierane, podwójne. Niestety, chyba tutaj takich nie ma, ale jak tylko gdzieś będą i będę pamiętała, to znaczy, wiecie, jak spojrzę na ramki, to już pamiętam, że ktoś mi pisał i żebym sprawdziła, ale czasami zapominam, no też jestem. Człowiekiem, zwłaszcza, że ja jestem taka sklerotyczka, że szok w ogóle, że ja wam pamiętam. No to pokażę po prostu. 12 zł tu kosztuje taka rameczka. Taka rameczka. Ostatnio wam pokazywałam piękne białe. Naprawdę bardzo, bardzo ładne. Tam były po prawej stronie takie kwiatuszki. No ale zależy też, co komu się podoba, bo jednemu się podoba złote, drugiemu srebrne, jednemu się podoba zielona, drugiemu czerwona. Więc y, ja mówię po prostu tak, jak na przykład mi się podobają bardzo białe ramki. Ok, lecimy. 50 zł. Kosztuje taka. Takie no właśnie i bardzo często mi piszecie jak to się nazywa, ja zawsze zapominam. Więc takie coś na ścianę, taka dekoracja. O nich będzie taka dekoracja na ścianę. Dalej mamy podusie. Teraz te podusie są kupowane 25x40 na 40 cm i one są takie welurowe, bardzo miłe w dotyku. I tu jest kolor różowy. Ale zobaczcie, mamy tu jeszcze taki butelkową zieleń, taki ciemniejszy różowy, tam jest w ogóle pomarańczowy. Yy, więc naprawdę do wyboru, do koloru. Następnie mamy tutaj dywan, już Wam pokazuję, 100 na 150 cm za 120 zł. Taki również miły w dotyku nie za cienki, nie za gruby dywanik, ale obok jest też jakiś ciekawy. Wiem, że również na tarasy kupujecie takie. Tylko oczywiście to wiadomo, że chyba musi być zadaszony teraz, bo jak zmoknie, to trochę nie zaciekawie. Aha, szukam ceny. Dobra, 80 na 120 cm za 60 zł. I tu pod spodem jeszcze mamy trochę inny. Ten kosztuje 70. 80 na 120 cm. Takie same wymiary, a dyszkę więcej. Eee, przechodzimy na, pułe, na półeczkę z podusiami. Zaraz zerkniemy, czy coś jest nowego. Oczywiście te na dole dwa rzędy to są przepiękne, nowe poduszki. Prześliczne. 45 na 45 cm za 40 zł. Tu mamy taką dużą poduchę. Czekajcie, nie, może nie będę wyciągać, bo one są tak tutaj upchane. Ma zameczek, więc można wyciągnąć yy, i bez problemu ją uprać, yy, ale zobaczcie, jak one pięknie do siebie będą yy, pasowały. Ta na przykład, yy, ta okrągła. Zobaczcie, ta okrągła. Tak wygląda. Ciachpyk. Z drugiej strony jest bez niczego i zaraz zerkniemy cenę. I jak ktoś na przykład. <laughs> jej no ja znowu z tym tarasem. Yy, 50 zł, ale też w domu, tak? Zobaczcie, można sobie kupić tą, tą, którą teraz y, biorę w łapki, i tam jeszcze jest taka z bąbelkami z tyłu. I naprawdę ślicznie to będzie wyglądało. I tu mamy tą. I zaraz zerkniemy, jaka cena jest tej podusi. 30 zł kosztuje. 45 cm średnicy. No i poszewki, ale w poszewkach to nic ciekawego: wszystko to, co było, to jest. I to już koniec mojego przeglądu. Dajcie znać, co tam u Was. Czy oglądaliście już mojego vloga? Mam nadzieję, że Wam się podobają moje vlogi, moje przeglądy. Dostaję od Was bardzo dużo pozytywnych komentarzy, za co bardzo, bardzo dziękuję. Teraz życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się, cześć. cześć.